Witam w kolejnym odcinku. W zeszłym odcinku odkleiliśmy podstronnicę. Teraz wyczyścimy, założymy pręt. Czas, proszę Państwa, rozpakować przesyłkę. Z Gitar Projekt. To jest pręt napinający. Teraz zobaczymy, co to jest pręt. Pręt jednostronny TRO460L. Proszę Państwa, nakrętka sześciokątna, trochę nie taki chciałem, no ale dobra. Szczerze to wolałbym na Inbus, no ale trudno. Jedna rzecz tutaj zauważyłem i niestety. Proszę zobaczyć, jak ten pręt jest wykonany. Jest dosłownie smarknięty raz spaw. Zdarzyło mi się, że taki pręt puścił ten spaw, no. Krótko mówiąc. I teraz co? Albo iść do pana Waldka, niech tu poheftuje, albo go wsadzić ryzyk fizyk. Sprawdzimy go. Działa. Proszę bardzo, aczkolwiek bardziej się wygina przy nakrętce. Thank you.
Tak to wygląda, proszę Państwa. Chińskie blaszki zakupione na AliExpressie za jakieś grosze, 60 centów, czy powiem tak, że wyglądają jak amerykańskie, z tym, że niestety, żeby one spełniały dobrze swoje zadanie, to musiały być wykonane z dobrej stali, a nie z takiej, o, moim zdaniem. Także no, może to trochę i pomaga, ale nie tak jest to wykonane, jak powinno być wykonane. To jest po prostu chiński szajs i tyle. Defilak przeważnie jest zły kąt osadzenia gryfu. Konkretnie rzecz biorąc, nie ma tutaj kąta, albo wręcz jest, czasami teraz pokażę w przesadzie, tak, nie? Jest wysoka akcja strun, mostek opuszczony do minimum, a mimo to jest wysoka akcja. I teraz tak, albo coś można podłożyć pod stopę
I tak kiedyś robiłem na przykład w Asterze. Albo można podfrezować troszkę i wtedy ten kąt taki będzie. O, teraz też pokażę w przesadzie, nie? A taki, no i teraz podfrezujemy. Tak to wygląda. Sfrezowana stopa gryfu, dzięki czemu kąt gryfu będzie lepszy. Bardziej opadający taki w stronę nagłówkę. Dosyć prymitywny uchwyt. W zasadzie no tutaj można powiedzieć, że bardzo prymitywny, a spełnia swoje zadanie. No i generalnie kieruję się zasadą 5 razy przymierz, zanim raz coś zrobisz. Jedziemy, papier 120. To nie jest olejek cytrynowy, to jest mieszanka, którą zrobiłem z oleju lnianego z pokostu 80%, 10% oleju duńskiego i 10% nafty, żeby rozrzedzić. To jest coś takiego, tylko w opakowaniu po olejku cytrynowym. We'll be right back.
jak to wygląda. Podstronnica po papierze 400 zaolejowana. I teraz sobie do poniedziałku poczeka spokojnie. Widzimy jeden markerek, troszkę się płytko było osadzone, no trudno.